Mam nadzieję, że miło spędzacie czas przy wspólnym ogrywaniu Life is Strange. Ja może dzisiaj tak trochę mniej gadam, ale to dlatego, że w okresie jesienno-zimowym ze względu na zimne i suche powietrze zaczynam mieć kaszel. I w momencie, kiedy mówię, zaczyna mnie drażnić i kaszlę, zresztą i tak kaszlę często, ale przy intensywniejszym mówieniu po prostu mnie łechce w gardle i kaszlę. Więc dzisiaj ograniczam troszkę, pij więcej. No właśnie, mam jakieś takie suche usta, muszę zaraz iść po wodę, jakieś mam takie odwodnione. Ja uśmieszek mnie jakby miał jakoś zabić. Pij więcej, piję. Pojechałbym już do pracy. Ale to jutro do pracy jedziesz pewnie, co? Urządzam domek pingwinkowi. Ola też się bawi w Animal Crossing właśnie. Znaczy bawiła się wcześniej, teraz nie, ale... Ale zaprasza nowych wizytorów na wyspę. I have a new game for us to play. What kind of a game? I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Gry, aktorstwo, kłamstwa. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we've got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Dobra, poszukajmy patyka, kawałek puszki. A znowu jakiś ten. Przykro mi z powodu Drew, nie twoja wina. Mój brat nie zawsze jest takim dupkiem. Tylko przez większość czasu. A, bo to bracia są, zapomnij o tym. Znaczy, tak jak mówię, kurczę, ten dialog, ja nie chciałem go tak poprowadzić, bo ja chciałem się wstawić za Drew, ale... ale mi po prostu ten dialog nie poszedł tak jak chciałem. Poczekajcie, bo tutaj... Aha, myślałem, że tam gdzieś znajdę na ziemi, nie wiem, ćwierć dolarówkę, dolara, dwa dolary. Dobra, sprawdźmy, może tu coś będzie leżeć, tablica historyczna, spójrz. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Zawoszone, nie kradzione. Ekspedycja Blackwella, punkt ten jest miejscem, w którym Ezekiel Blackwell zakończył swoją wyprawę na zachód w celu założenia miast Culmination i Arcadia Bay. 14 marca 1838 roku Blackwell i grupa zielonoświątkowych osadników wyruszyli z Independence w stanie Missouri w kierunku Oregonu. 3 marca 1839 roku ekspedycja Blackwell dotarła do parku Overlook. Kiedy ujrzał z tego miejsca ocean spokojny, Blackwell uznał wyprawę za zakończoną i założył miasto Culmination. Grupa wróciła później na południe, aby założyć miasto Arcadia Bay, które wzięło swoją nazwę z szacunku Blackwella do miejscowego piękna i chęci życia w zgodzie z miejscową ludnością. Wzgórze Culmination, obecnie park stanowy Culmination, w 1997 roku został uznany za park stanowy zgodnie z decyzją gubernatora Johna Kitzhabera. Pomnik północno-zachodniego męstwa odsłonięto w 1992 roku dla uczczenia 150-lecia powstania Culmination. No i pięknie, i elegancko. Ten update jest tak mega fajny, ale on był darmowy, tak? Mirabelko, bo ja teraz właśnie nie wiem, bo był jakiś darmowy i jakiś niedarmowy? O, inicjały tutaj są. Jak? Cliché much, AW and BW? Wiewiórki. Spójrz. I guess nature doesn't quite provide.
Wystrasz? Może tam coś są. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Tu się ptaszki nie zleciały. Ale może pieniążki będą. Jakby starsze ptaszki, to co się stanie? Pieniążki? A, to znowu wiewiórki. No, okej. Okay. Czyli tak na zmianę, czyli nie da się nic innego. Tabliczka upamiętniająca, spójrzmy. Update darmowy, DLC płatne. Okej. Okay. Ej, tam są jakieś te. A, patrzcie, będę mógł pożyczyć. Wait, is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Okej. Tabliczka. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Totem plemienia Saliszów. Kruk oznacza przemianę, szerząca się twarz zdradza jego oszukańczego ducha. Kruk jest przedmiotem wielu starożytnych historii, które opowiadają Saliszanie oraz inni rdzenni mieszkańcy. Niektórzy mówią, że Kruk pomógł stworzyć pierwszego człowieka. Kruka należy szanować, ale nigdy nie należy mu ufać. Okej. Okay. No i to jest chyba ten Kruk, który potem był... Nie był ten totem, który był też właśnie w szkole? Czy nie wiem, czy to ten sam. Może tam było kilka takich gniazdo. Gniazdo os. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are. Nie, ptaszków. Whatever is around you. Przepraszam. The hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Wypoczywający ludzie, rozmawiaj. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not. What kind of food? This has really gone downhill. Shh. She's right there. In the dude. Ja chciałem tylko pogadać, no. What's worse than groveling for change? Groveling for change and failing. Dobra, to idziemy szukać kolejnych rzeczy. My tu mamy huśtawka jakaś, spójrz. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Spadaj to. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Okej, otwórz, ale czym? I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Ej, przecież miałem, kurde... Zaraz, pogadajmy z nią. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a... nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Maczeta krakowska szybko się rozwiązała sprawę z drobnymi. Victoria. Co ona tu pisała? Chloe Price, Rutten, węgiel, wodór, Ameryk? Myślisz, że nie wiem, że na tablicy kresowej wychodzi z tego... Miałam przez to kłopoty. Ty, cyna, j, po, polon. Powiedziałeś do mnie, co? Cyna to SN, a nie C. Psi, suku, już po tobie. Czy się już. O Jezus, elegancki tekst. Dobra. Spróbujmy to otworzyć. Chyba złamałem. It always looks so easy in the movies. Wonder if I can find something sturdier to use. Złamałem czy nie złamałem? Dobra, idę ten. Mogę z nią porozmawiać jeszcze? Totally gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more.
Dobra, idziemy do tamtych. Jeszcze raz, może pożyczę u noża. A tu jest jeszcze jakiś kosz. W koszu by nie było nic, nie. Halo, mogę jeszcze z wami porozmawiać? Przecież macie nóż. Pójdź. What's worse than groveling for change? Groveling for change and failing. Dobra, czyli jednak już nie. Zobaczyć drugą maszynę. Ale wiesz co, ja chciałem spróbować, czy tak przypadkiem... Bo tutaj była ławka. Tabliczka upamiętniająca, odkręć. O właśnie, tabliczkę odkręć. I tabliczką spróbować podważyć, bo jest generalnie lepiej. Jak to wyrzuciła. Nie twoje, a rzucasz. Stealing a dedication plate takes persistence. Żebyś to podniosła. Znowu ktoś pisze. Czekaj. Kurde, widzę, że się piszą te wiadomości. Jezus, naprawdę? Ja to chcę przeczytać. Aha, to było. Hej, uważaj, Wells wypowiedział wojnę. O nie, poważnie, próbuję tylko pomóc. Ta jasna, dziś rano mnie zabiłaś. Taka już rola mistrza gry, a no i dzięki, że z nami zagrałaś. Miki świetnie się bawił. Miki jest spoko. Ostatnio ma doła, nie wiem dlaczego, ale ta gra z tobą wiele dla niego znaczyła. No i bardzo fajny tekst, bardzo fajnie, miło dostać taką wiadomość. Dobra, teraz spróbujmy to otworzyć. Prescott, power activate. No i pięknie, i mamy pieniążka. Może nawet dwa. Tadam! Rozkończone, nie chcę się przechwalać. I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the viewfinder whisperer. I stand in awe of your powers. To też nie będzie działać. Nie no, działa. Rachel smells like jasmine. Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Okay. Push. Sweet beanie. What do you suppose she's thinking? Która ma beznadziejne Wi-Fi. Nature's Wi-Fi sucks. Maybe there's a squirrel family around here with broadband. If only I can guess their password. We love nuts, 69. Dingoes ate our babies, 13. Too soon. Co tam jeszcze mamy? What's going on with these two? Teraz dziecka? And the Lord saideth, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow, that was dark. Too dark? Perfect dark. Loving this guy. What's he thinking right now? My devrovia. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic, but also beautiful.
in its own way. Dobra. This is fun. Who's next? Ooh. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Ooh, jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Oh, honey, I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Wciąż mam kaca. I don't know. I might still be hungover from last night. Wrong answer. You don't ask a girl out and then not buy her a drink. Czyli co, randka? Okej. Okay. Aha, czyli rozumiem, że idziemy do tamtych. Albo tamtych już nie ma, albo zostawili wino. Nie, są. They have a bottle of wine. Let's steal it. Okay. Or we could go try to. Tylko, że nie mamy kasy. Instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. Kurde. I'm going in. Try to keep up. Generalnie to ten. To Chloe nie jest taka zła w przypadku w zestawieniu do niej. Oh my god. Holy shit. Talk about committing to a performance. Oh, thank god. Please, this girl is in trouble. Yeah, I'll get right on that. Are you getting help? Yeah, I'll get right on that. Czy jestem naprawdę tak głupi, żeby w to uwierzyć? Najwyraźniej, ale... W sumie nie wiem, czy mam jakieś wyjście? And the offer for best distraction of wine-toting picnickers goes to Rachel Amber. Better play my supporting role and grab the wine fast. Aha, czyli nie jestem w stanie jakby zwędzić tego wina w inny sposób, tylko muszę się oddać sprawie jeszcze inaczej. Are you getting help? I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Trzeba zdezynfekować ranę. Kto niby czeka, nie będziemy czekać długo. O. Hold on. There's something off about this. Are you girls putting us on? Rachel, run! What the hell? No ale co, wyszło w sumie, nie? So, maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Zaczyna się zachowywać coraz dziwniej. Tak odczuwam w niej takie zachwianie emocjonalne mocno.
Na początku tu niby fajnie, tu zaufanie, tu koleżanka, a teraz zaczyna tak takie w skrajności wpadać trochę. Wait, just wait. Wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Wow. Hey. Oni dalej chleją to wino, jedno? What? Junkyard. Ptaszki, motylki, wiewiórki. Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Aha, czyli super. Boże, najgorzej. No, I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Are you serious right now? Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Score. Here. If you really want to smash something, this should do the trick. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go. Miałeś trzy podejścia, rozumiem, że spieprzyłem wszystkie trzy. Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? I mean, fuck. Are you actually going to make me say it? Say what exactly? You know, like a friendship, but more. Ah. I know. Weird, right? It's just
Today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Come on, say something. Chloe, I'm sorry. I'm really, really sorry. But I can't. Even though I want to. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Chcecie mi powiedzieć, że można to było rozegrać inaczej? W sensie, że to by się tak nie skończyło, czy jak, czy o co chodzi? Chyba nie. Fuck this place. A, czyli rozumiem, teraz niszczę wszystko, nie? Uderz, aha. Dobra. Mama. Wyjdź ze szkoły, chyba wiesz dlaczego. Mamy jutro spotkanie z dyrektorem Wellsem. Musisz się bardziej postarać. Chloe? Elizabeth Price, możesz mnie ignorować, ile chcesz, ale w domu czeka cię piekło. Uderz. Bąk smasz. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. W sposób, w jaki się rozstaną? Czyli rozumiem, że wybrałem ten najgorszy z najgorszych. W sensie, że tak wyszło? I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Czemu Szymon wychodzisz? Fuck my new boss. Bo nie czytasz? No właśnie, już przeczytałem. Nie zauważyłem tego, co pisałeś wyżej. Przepraszam. Domyślam się, że trafiła teraz na samochód swojego ojca, tak? O Boże, najgorzej.
just called to tell you that I miss you, my old friend. Why are you crying, sweetheart? Because you're not real. I'm not. What is going on? No, znowu będzie siedzieć z Davidem. I guess I did that. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Kim? No, z Davidem, tej ojczymem, nie? Tylko ma takie przebłyski w ogóle. Czyli pewnie gdzieś jadą. On po nią przyjechał może na to złomowisko, wracają do domu. Ona siedzi w aucie, ale generalnie jest zapłakana i jest w innej zupełnie rzeczywistości. Tak, to jest jej ojciec, ale... A, dobra. Nieważne. She nearly took your head off. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Przecież tam wcześniej też była taka scena, że ona jechała z Davidem i była na chyba tylnej, czy, no nieważne, gdzieś tam była, po prostu zasnęła i miała takie, że jakby z ojcem jechała i teraz mam wrażenie, że dzieje się to samo, nie? Prologue and shit. Sometimes people need you though. Even when they don't admit it. Dobra, to było creepy. Nadal jest na złomowisku, okej. Mitchell! No, to też było creepy. Ta scena. Taka drzemka. Kurde, ja bym się nie w takim aucie. Wszędzie robaków pełno. Aż mnie przeszły ciary. No. Spałem, ale to pod namiotem, a nie w takim otwartym. Znaczy, może nie w lesie, ale... Ale w innych miejscach się zdarzało pod namiotem spać. I bez namiotu? Czy my się jeszcze z Rachel będziemy spotykać w kolejnych epizodach, czy nie? Czy to był pierwszy epizod, z którą mogliśmy z nią się spotkać, porozmawiać i rozstać? Faktycznie długi jest ten epizod. To my chyba dwójeczki nie zaczniemy dzisiaj. Zaczniemy sobie ją jutro. Graj, a się dowiesz? Bo jutro chyba będzie streamek też. Ale to jeszcze was o tym poinformuję, zobaczymy. You came. I'm glad. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was.
Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Rosito. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I just... To nie znaczy, że się tak ten... I don't know what it was. Przecież mogę od razu powiedzieć, ej kuźwa, to jest mój ojciec. Asking him to meet. I thought I could catch him or something. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because... Hey, Vidra. Hey, hey. At the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat and how calm he was and the sound of his voice and... Chociaż ją daje trochę prywatności. No i teraz pytanie, nie? Dobra. O, znowu zjebałem, kurwa. He was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Nie, to jednak nie tak źle. I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. O, przyzna rację. Slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Hmm.
Dobra, czaty. Zdam się na was. A czy D? Jaka jest wasza podpowiedź? Nie przyjmuję odpowiedzi, sam wybierz. A albo D. Nie ma czegoś takiego. W. Jakie kurde kałgany, no. Ej, no, możecie mi raz pomóc? Ewentualnie. Sam wybierz. Rzuć monetą, Jezus Mary, najgorzej. Dobra. Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Can I borrow your lighter? Thank you. Dokładnie tak, Lucyferze. I w ogóle bezsens. Przecież to drzewo się nie powinno tak szybko zapalić, nie? A moce nadprzyrodzone znowu. Że susza, ale to nawet mimo wszystko, kurde, to się jakby to benzyną polali normalnie. Piwerko. O ciul. To co było? Co to była za lesencja, ta druga? O, coś czuję, że to będzie w drugim epizodzie się wyjaśni, że ona jednak była tam trochę
będzie odgrywać jakąś rolę w tym zakończony. No widzę. Nie, no fajny pierwszy epizodik. Taki trochę spokojny bym powiedział. To była ta kochanka ojca. Tak, ale ona się tak na końcu uśmiechnęła, nie? Na tle tego palącego się lasu. Tak, tak, ja wiem. Wiem, że to była ona. Tylko mówię, że... Że jestem ciekaw, czy ten uśmieszek coś znaczył. W sensie, czy on ma jakikolwiek, będzie mieć jakiekolwiek znaczenie. Może lubi ogień. No fajki na pewno. Lucyferze. Fajki na pewno. No i fajnie. Fajny epizodzik. Myślę, że mi się ta część też równie spodoba, co pierwsza. Jestem ciekaw, jaki będzie splot kolejnych wydarzeń w kolejnych tych... epizodach. A myślę, że na kolejny epizod nie będziemy długo czekać, bo tak jak mówię, chyba sobie zrobimy tak, że jutro wleci streamek. Nie wiem, czy we wtorek też, bo teoretycznie miał być we wtorek, ale to zobaczymy. Jeszcze was oczywiście będę informował, ale wstępnie was już zapraszam na jutrzejszy dzień. Wieczorem oczywiście około tam, myślę, 18-19. Czemu się, Szymon, smucisz? Daj las, w tym bardziej pokręcone będzie. Czy ty chcesz powiedzieć, że na dzisiaj koniec? Trochę tak. Trochę tak, dlatego że jeszcze muszę dokończyć sprawę z zestawieniem dla mojego szefa. Nowego, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy. Jestem w stałym kontakcie też jeszcze z paroma osobami. A w zasadzie ci kopa w tyłek. Krótko dzisiaj. No tak, 2 godzinki, ale przyznam szczerze, że tak jak mówię, jeszcze mam trochę do zrobienia. Ale nadrobimy jutro. Za to, obiecuję. Jutro posiedzimy sobie, jutro postaram się odpalić szybciej, na przykład koło 18 i sobie posiedzimy tam do troszkę dłużej. Może się uda cały epizod przejść jutro, jeden w całości. Dzisiaj mieliśmy nadrobić, no to nadrobiliśmy za poprzedni dzień. Wybaczone jak do nowej pracy. Tak, no muszę dać jutro ostatecznie odpowiedź i wytłumaczyć, czemu tak drogo. Nie, dać zestawienie, co kupić, jaki komputer potrzebuję, a jeszcze mi tam parę rzeczy zostało do ogarnięcia. Jutro chciałbym mu to po prostu rozpisać. Generalnie mój plan jest taki, że przedstawię mu komputer z i bez karty graficznej i powiem, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kupić dobry sprzęt technicznie już teraz, ale bez karty graficznej, bo na razie i tak jeszcze nie mam jakby docelowo aparatu, na którym będę pracował i coś tam nagrywał. Aparat też ma być kupiony, ale nie wiem, czy wszystko będzie kupione na raz, czy będzie najpierw komputer, potem aparat i tak dalej. Więc stwierdziłem, że lepszym rozwiązaniem będzie kupienie komputera bez karty graficznej, bo on i tak sobie poradzi w takich standardowych materiałach i mniejszych rzeczach. I poczekać do przyszłego roku i w przyszłym roku kupić kartę graficzną. Jak już będę miał też i aparat, to wtedy to będzie miało sens. Karta będzie wspomagać rendering. No i mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądać, fajnie się to będzie prezentować i jakoś tam współpraca się będzie układać fajnie, nie? Masz moje błogosławieństwo, dziękuję ci bardzo. Klawiatura się będzie świecić. Klawiatura nie wiem, czy się będzie świecić, aczkolwiek mam najgorsze gówno, jakie mogłem dostać, czyli jakieś tam pseudo klawiatury z niskim skokiem i w ogóle jak próbuję na niej pisać, to mi się połowa klawiszy nie wciskuje, bo nie wiem... Nie styka coś, nie kontakt. Znaczy styka, ale w sensie trzeba mocno dociskać te klawisze, żeby one jakby zadziałały. No a myszkę mam taką, kurczę, w ogóle też najgorsze, byle jakie za 20 zł kupione w tym i to też pewnie doliczę jeszcze do tego, żeby mi kupili jakąś normalną klawiaturę i myszkę. No i przede wszystkim podkładkę pod myszkę, bo mam taką okrągłą z takimi dwoma cyckami, nie? Na nadgarstek. A to mnie tak, to jest najgorsze, co może być. Tak mnie wkurza. Ja tak nie lubię takich rzeczy. Szok. To jeszcze zanim zakończysz stream, to pokaż podsumowanie wyborów w grze. Oczywiście. Zakończymy sobie jeszcze
Zakończymy sobie jeszcze tutaj napisy, niech sobie... O, Marcin Pośpiech, patrzcie, lead web designer. Nie ma to jak web developer, Chris Kekekekeke. Przepraszam. Skip te napisy, ja lubię napisy. Szymon, ty powinieneś wiedzieć, że ja lubię napisy. Na napisach się najlepsze pytania zadaje, a ja udzielam najlepszych odpowiedzi, nie? Już powinieneś to wiedzieć. Niestety wiemy. Co tam u ciebie, Wydra? Jak tam twój wieczorek mija? Bo w ogóle tak tylko przyszłaś, powiedziałaś, jestem, zdążyłam i nic więcej. Może coś więcej? Jak tam się masz? Jak ci minął weekend? Opowiadaj. Przy okazji sobie zobaczymy tutaj właśnie do końca i zrobimy sobie podsumowanko. Posłuchamy sobie muzyczki. Pojechałem do rodziców wczoraj specjalnie zrobić pierniki i wróciłem do domu niedawno. O kurczę. Czyli cały dzień. Patrzcie, widzisz? Natalii Angelus Krzyżanowski. Warto wiedzieć. nie pisałem, bo oglądałem, jak grasz i szamię jedzonko. A to smacznego, smacznego, smacznego. Co jesz dobrego? Te pierniczki, które upiekłaś? A to ci ten, to cały weekend sobie spędziłaś u rodziców. A co, jutro do pracy pewnie? Kurde, ja też, no. I to na 7:30. Dziękuję, pierniczki, jeszcze miesiąc dojrzewania. A jakbyś zjadła teraz, to co? Co to znaczy, że jakbyś zjadła teraz? Bo będzie cię brzuch bolał? Czy... Jutro na 9:00. Ej, wolałbym iść na 9:00. Serio mówię. Przynajmniej bym się wyspał. Dojrzeją w brzuszku. W Szczecinie estakadę otworzyli w końcu. Szanuję, zajebisty news. No co ty? Po co na 9:00? Mielone od mamy? Mielone są dobre. Myśmy dzisiaj schaboszczaki mieli. Późno byś skończył. Ja lubię później kończyć. Szymonie. Ta gra ma jedną wadę. Wszyscy wiemy, jak się potoczą i zakończą losy naszych dwóch bohaterek. Czy to jest wada? Znaczy w zasadzie dwóch. No w sumie trochę tak. Ta, dla kontrastu to ostatnio zginęła częstotka, bo wypadła przez barierkę w centrum handlowym. Ja zazwyczaj mam na 14, ale też bym wolała mieć na przykład na 8. A to tego nie słyszałem, tego... Aha, nie, słyszałem, tak, słyszałem o tym, że wypadła, ale to... to w Warszawie, tak? To na Złotych Tarasach. To nie w Szczecinie. ...2017 rok, czyli 4 lata stare to jest. Trzy zdarzenia takie były, Q. W Polsce jakaś zorganizowana grupa. W ciągu ostatnich ilość tam dni zgadały się gówniaki. Nie, ja myślę, że one skoczyły... Ten, ja myślę, że to skok wiary. Tylko, że nie wyszło. W Wiedźminie też tak było. Pamiętacie Wiedźmina 2 i pierwsza lokacja, jak się zaszło w zamku Lavaletów za odpowiedni stuk siana, to była tam taka postać właśnie w białym kitlu
I Geralt to komentował typu: amatorzy nigdy się nie nauczą. Nie no, ja żartuję oczywiście, nie, bo nie ma się co śmiać z takich rzeczy, ale tak mi się skojarzyło. Dobra, mamy podsumowanka. Przebudzenie: zaatakowałaś, uciekłaś. 63% w większości. Byłaś niemiła dla Joyce, byłaś uprzejma dla Joyce. Tutaj byłem w mniejszości. Obroniłaś Nathana, trzymałaś się z dala od bójki. No i właśnie tu to schrzaniłem, bo ja się chciałem trzymać z dala od bójki, aczkolwiek niby w ogólnym rozrachunku wyszło, że to niby było jakby słuszne, nie? Powiedziałaś Rachel, że jesteście kimś więcej niż tylko przyjaciółkami, więc tu 73% zdecydowana większość. Next one. Wzięłaś pieniądze, 42%, nie wzięłaś pieniędzy, 58%, czyli byliśmy w mniejszości. Kupiłaś trawkę od Franka, nie kupiłaś trawki od Franka, 69%, my byliśmy w 31%, czyli też w mniejszości. Nie wiem, czy to mnie, w ogóle, czy mam to interpretować jako, że jestem oryginalny, czy że nie umiem w to grać. Przeczytałaś poradnik Joyce, nie przeczytałaś poradnika Joyce. Tu akurat byliśmy w większości. Umieściłaś zdjęcie Williama na komodzie, 69%. Nie umieściłaś zdjęcia, 31%. Nie podrzuciłaś pieniędzy do portfela Joyce. Podrzuciłaś pieniądze do portfela Joyce. O, to w ogóle zapomniałem o tym. Znaczy w ogóle to chyba była jakaś ukryta mega opcja, skoro jest taka dysproporcja tutaj. W sensie, że ludzie zupełnie o tym nie wiedzieli, że to była akcja, która zupełnie nie, ludzie się nie umieli na nią natknąć w grze, dlatego jest taka duża dysproporcja. Kupisz trawkę, aha, na takiej zasadzie to działa. No ale to myślę, że to też z tego między innymi wynika. Powiedziałaś Elliotowi, że pójdziesz z nim na sztukę, czyli to też w większości. Powiedziałaś Skipowi, że podoba ci się jego demo. Nice. Kończyłaś grę ze Steve'em i Mike'em też w większości. Sabotowałaś pracę domową Victorii. Elegancko. Przepraszam bardzo. Powiedziałaś Rachel, że zakochiwanie się jest głupie. Po czym sami tak zrobiliśmy, że się zakochaliśmy w sumie w niej. Słuchałaś muzyki razem z Rachel, tutaj zdecydowana większość. Wyskoczyłaś z pociągu, 93%. A ciekawe, co by się stało, gdybym nie wyskoczył z pociągu. Śmiesznie. Pewnie bym pojechał dalej. Dobrze. A, bo tutaj między znajomymi, a między tymi. Tylko szkoda, że nie jest pokazane, między którymi znajomymi się tutaj rozgrywki. To byśmy sobie mogli sprawdzić. No ale dobrze, okej. Okay. Shit. No one steals from me. I want my fucking money.